Jesteśmy na roboczej wizycie na treningu Czarnych Wałbrzych, stadion przy ulicy Dąbrowskiego. Ze mną Tomek Stasiński. Pytanie takie podstawowe, zasadnicze, jak ten okres przygotowawczy drużyna przepracowała? Wiem, że trener Leszek Derwiecki bardzo mocno kładł nacisk na to, by zgrać zespół, dużo nowych twarzy. Czego się możemy po Czarnych spodziewać? Start ligi już za tydzień. Tak, to prawda. Myślę, że z tych przygotowań możemy być, tak jak zawsze chyba, umiarkowanie zadowoleni. Frekwencja na treningach była, biorąc pod uwagę sezon urlopowy, zadowalająca. Myślę, że tutaj trener też by się ze mną zgodził. Na pewno, tak jak pan mówi, będzie jakieś tam wyzwanie tego typu, żeby tych nowych zawodników, którzy przyszli, a jest ich kilku, wkomponować w zespół, tak żeby ten zespół funkcjonował dobrze. Co najmniej tak dobrze jak w poprzednim sezonie i no, takie mamy plany, żeby ten sezon był nie gorszy, a lepszy niż ten poprzedni, żeby zrobić jakiś kolejny krok do przodu, bo które miejsce zajmiemy na koniec sezonu, to zależy od wielu czynników, także nie chcemy jakichś tam takich celów tego typu zakładać, natomiast no, chcemy zrobić krok do przodu, zrobić więcej punktów, zająć wyższe miejsce, żeby zawodnicy mieli z tego sezonu, który już za chwilę przed nami, mieli satysfakcję, żeby ten miał satysfakcję, nasi kibice, no i ja. I myślę, że jeżeli zajmiemy to miejsce 1, 2, 3 miejsca wyżej niż sezon temu, będziemy mieli kilka punktów więcej, no to już będzie jakiś powód do satysfakcji dla nas. Więc na to liczymy i, no, i zrobimy wszystko, żeby tak się stało, chociaż na pewno będzie ciężko. Tak, ale biorąc pod uwagę wzmocnienia, to w jaki sposób zespół jest dobierany tak naprawdę do tego schematu gry, który trener bardzo lubi wykorzystywać w czasie meczu, to muszę powiedzieć, że to robi spore wrażenie i Czarni tutaj gdzieś tam w kolorach, mówi się, wyrastają na zespół, który może troszkę w tej lidze namieszać. No to już się okaże w najbliższych dniach, myślę. Jeszcze czekamy na ogłoszenie kadr, w których dane kluby będą grały. Jeszcze myślę, że nasi przeciwnicy mają kilka niespodzianek, więc to się jeszcze pewnie okaże, no a już tak na 100% zweryfikuje to boisko. No jesteśmy na pewno optymistami, no, liczymy, że ta nasza kadra będzie mocniejsza niż sezon temu, no, dlatego też robiliśmy te ruchy transferowe. I no, mamy nadzieję, że te ruchy się sprawdzą, natomiast to tak jak już wspominałem, no ta liga ma to do siebie, że o wyniku decyduje sporo czynników, trochę szczęścia, trochę jakiejś tam dyspozycji dnia, trochę kadry, jaką dysponujemy w danym dniu, która się zbierze, że tak powiem kolokwialnie, kto będzie, kogo nie będzie, kto ma gdzieś tam jakąś pracę, wyjazdy, więc no, na pewno jest ciężko. Mamy jakieś tam oczywiście też przecieki z innych zespołów, każdy się zbroi, każdy dzwoni po nowych ludziach, więc no, na pewno będzie to ciekawa liga, na pewno będzie ciężka liga. Ciężko, trudno powiedzieć, czy to będzie mocniejsza, czy słabsza. Na pewno nie będzie już, tak przynajmniej mi się wydaje, takich zespołów poza zasięgiem, jak Jedlina i Górnik Nowe Miasto, bo te zespoły były, no, można powiedzieć, poza zasięgiem wszystkich innych zespołów, nie licząc jakichś tam pojedynczych wyskoków typu Górnik, Boguszów, Gorce zabrał komuś punkty, no to jednak byli poza zasięgiem większości drużyn w tej lidze, więc takich zespołów, no, wydaje mi się, że już nie będzie. Więc na pewno będzie ciekawiej, natomiast liga też na pewno nie będzie słaba, bo z tego co tak jak mówię, słyszałem, to każdy się zbroi, każdy szuka jakichś nowych rozwiązań, a jeżeli chodzi o naszą taktykę, no to też jeszcze tutaj jakieś trwają ostatnie szlify, na pewno jakieś nowe też ustawienia będą w ostatnim sparingu testowane, więc też jeszcze pewnie wszystko się okaże, ale tak jak mówię, jesteśmy optymistami. No, tym bardziej, że ten zespół naprawdę rokuje i to całkiem mocno. A ja tak z przekory zapytam, bo dawniej do Czarnych przyjęła się taka łatka, jedna runda dobra, druga runda słaba. Teraz zespół się troszeczkę odmłodził, prawda, tych nowych zawodników, których pozyskaliście, pewnie będziecie też i chcieli w ten sposób wykorzystać, by tą swoją fizyczność przełożyć także na wynik na boisku. No właśnie, tak przed chwilą dosłownie o tym rozmawiałem z trenerem, że ten poprzedni sezon był o tyle fajny, że złapaliśmy trochę stabilizacji. Te mecze z tymi rywalami, którzy są niżej od nas, w większości wygrywaliśmy. Te mecze z czołówką, no jednak przegrywaliśmy, ale w dużej części po walce. Więc można powiedzieć, że złapaliśmy taką stabilizację i ta runda jesienna była niezła i runda wiosenna była zbliżona do tej jesienny, więc tak jak pan mówi, no trochę ten sezon się różnił od tych poprzednich, gdzie faktycznie mieliśmy jedną rundę lepszą, drugą słabszą. Teraz byliśmy przynajmniej bardziej ustabilizowani i to jest taka nasza satysfakcja, nasza trenera i mam nadzieję też drużyny, że no złapaliśmy taką właśnie stabilizację i no mam nadzieję, że w tej rundzie, w tym sezonie będzie podobnie, bo też no To nie jest zbyt dobra sytuacja, kiedy mamy jedną rundę słabszą, wtedy no zawodnikom jednak morale spada, no i przed tą kolejną rundą wtedy są w pełni obaw, tak samo ja i trener, no a tutaj jednak można powiedzieć, że no
nasze wyniki były w miarę przewidywalne i to też może cieszyć, bo, no, bo też wiedzieliśmy, na co nas stać. Natomiast jak będzie w tym sezonie, no też zobaczymy. To jest tak jak już rozmawialiśmy, kwestia tego, jak wkomponujemy tych nowych zawodników. Mam nadzieję, że uda się to bezboleśnie i dobrze, że unikniemy jakichś poważniejszych kontuzji. No i tak jak pan mówi, liczymy na tych nowych zawodników, że nam trochę jakości, trochę świeżości do zespołu wniosą. Sparingi pokazały, że faktycznie może tak być. Natomiast sparingi, a liga to jest, tak jak wiemy, różna rzecz. No i się okaże pewnie na boisku. Pierwszy mecz już 15 sierpnia, więc wtedy już będziemy mądrzejsi na pewno. Tak, a rywal też nietuzinkowy, rywal, który lubi zaskakiwać, więc może to być naprawdę bardzo ciekawe spotkanie. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Godzina 13, 15 sierpnia, to jest poniedziałek. Chyba jedyny mecz tej kolejki rozgrywany akurat tego dnia. Chyba jeszcze dwa mecze zespoły zdecydowały się na poniedziałek przenieść, o ile pamiętam. Natomiast oczywiście też serdecznie zapraszam. Te mecze z Podgórzem były zawsze ciekawe, były zawsze wyrównane. To jest taki nasz trochę rywal z koszmaru, bo ostatnie cztery mecze to chyba żadnego nie wygraliśmy. I to zarówno tutaj na stadionie przy ulicy Dąbrowskiego, jak i na stadionie przy ulicy Nowy Dom. Także były tam jakieś emisy, minimalne porażki. Tak więc no, na pewno będzie to mecz wyrównany, ciekawy, jak to derby. No.